O, zobacz, jesteśmy w górach tutaj, w Słowacji, po drugiej stronie mojego zbocza. Tutaj jest 500 owieczek się pasie, owce, najlepsze jakie może być, wypasane, tylko zioła, w takiej trawie się pasą. Zobacz, czyste, tutaj nie było roundupu, tu nie wiedzą co to roundup, te góry, tutaj nikt nie sypał. Tu nie była nawet uprawiana ziemia, to są tylko pastwiska, łąki szóstej klasy, a więc tutaj o, pokryte pokrzywą, zobacz, takie pokrzywą pozarośnięte i takie owieczki tutaj se żyją. O, takie stado owiec. I od tych owiec teraz pokażę, wczoraj byłem na wykładzie Jaśkowskiego, podziwiam go, kocham tego chłopa, jak on propaguje mleko, najbardziej co może być. Znacie to mleko, robi się z tego bunt, sery. Mało kto zna mleko, jest drogie na rynku, 10 do 20 zł za litr. Pokażemy teraz świeży produkt po głodówce 5-dniowej, jak mogę sobie naprawić cały organizm. Jeśli ktoś uważa, że mleko owcy jest złe, to musi się leczyć. No nie ma nic bardziej od 3000 lat używane owcze mleko. Owca daje bardzo malutko mleka, więc taka cena jest stąd. Tak czystych o terenach, pokazuję tu góry. Zmniejszymy już. O, i takie owieczki sobie pasą się na takich terenach. O, pokazuję to specjalnie. Takie wypasy, one nie są karmione żadną paszą, nie mają żadnych premiksów dodawanych do paszy, nie mają żadnego białka i soi, także tylko i wyłącznie są wypasane cały rok na w takich lasach, w takich terenach. Także owca jest największej wartości, kozie mleko, niektórzy nie negują, bo jest zapach, owczy mleko doskonale pachnie, leciutki kolor, taki aż w różowe wchodzi, doskonały smak mleka. Pokazujemy go teraz, pokażę, obejście na tym filmiku, pokażę jak można to doskonale w własnym domu połączyć. I to po głodówce takie 5-dniowe teraz skończyłem, tym naprawiam organizm. To jest to wapno, tu jest wszystkie minerały, selenej wartości. O, oglądajcie, pozdrawiam wszystkich serdecznie, hej. Witam wszystkich serdecznie, jestem po głodówce 5-dniowej, pokazałem moją szaloną podróż z Berlina. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, w temperaturze 36, teraz mamy 40 na pełnym załączonym ogrzewaniu. Wczoraj byłem na wykładzie z doktorem Jaśkowskim, super, podziwiam go, kocham tego faceta, poleca wszystkim mleko, kwaszne, kiszone, od 10 tysięcy lat mleko nie szkodziło ludziom i nie szkodzi nadal. Jeśli ktoś chce brać suplementy, niech sobie bierze. Co chcę zwrócić uwagę teraz, pokazujemy, tutaj ma mleko owcze, nasza fundacja ma u góry owce, tak mleko owcze pokazuje, takie wartości owczego mleka. Krowie mleko jest takim dłe w smaku, kozie mleko ma zbyt ostry smak, wielu ma zapach odstrasza, owcze mleko nie pachnie niczym, doskonały smak, lekko kremowy kolor, schłodzone, nie ma lepszej wartości jak owcze mleko. Znane od 10 tysięcy lat, wielu ludów chowało się na owczym mleku, Chiny, Australia, Nowa Zelandia, do tej pory tylko owcze mleko wykorzystują. Część owce były brane pod uwagę w Europie za skóry, bo nas było zimno. Nie wykorzystywał się do mleka. Zaznaczam, to tutaj jest mleko, które mam litr, to są dwie owce dały, pół litra ma owca mleka, takiej wartości. Zaznaczam, przy osteoporozie, przy zmianach w kościach, no niesamowite, ogromna wartość witamin A, fosforu, samego wapnia, 193 mg w 100 gramach wapnia, to my osteoporozę, doskonale ten wapń wchłania. Teraz pokażę jedyny, jaki można zrobić sobie koktajl, taki zrobiłem koktajl, pierwszy na świecie tak. No owcze mleko kojarzy Wam się jedynie z takimi rzeczami. To jest ten oscypek, to jest ten bunt, to jest ten jogurcik, ten twarożek zrobiony, to jest ten twardy bunt, czy te korbacze takie kręcone, to jest wędzony. Niesamowite pachnie owczy ser. Ludzie kojarzą owce przede wszystkim z serami. To są sery czystego owczego mleka, wielu ludzi oszukuje, dodaje krowiego mleka, nie jest to do poznania. Owczy ser kosztuje w granicach 15-20 zł, mleko. Takie mleko od owcy zaznaczam, w granicach 15-10 zł bardzo trudno dostać. My mamy owce na górze, są, fundacja również te owieczki ma. Taka owca, zaznaczam, ma tylko pół litra mleka. Te owce francuskie, które są Lombardy, czy jakiś tam nazwa jest, mają do 2 litrów maksymalnie, to jest taka typowa owca mleczna. Nasze górskie tutaj owce posiadają tylko pół litra rano i pół litra wieczorem. Młode jak są karmione, są wieczorem puściane, dla nich zawsze wystarczy. Przeważnie tutaj jeżdżą Włosi, wykupują wszystkie jagnięta od owcy, także po miesiącu jest skup całych tych owiec, płacą 60 zł za owieczkę, także nie ma, wszystko idzie do Włoch, na Niemcy, oni wiedzą co jest dobre. Owca pokażę na filmiku, chodzi na wybiegu, tylko i wyłącznie żywi się ziołami, nie dostaje żadnej paszy, żadnych premiksów, tak pokażę na filmiku,
jak owce w górach na wysokości 1000 metrów, jak są prowadzone owce. U kolegi jesteśmy tutaj w Słowacji, takie owce. Oprócz tego, że mamy kozy w Słowacji, również teraz owcze mleko zainteresowałem się, jestem po głodówce, nie można tego ciągle głodować, te mówię kaskadowe głodówki są bardzo dobre, bo utrwalają tą przemianę, właśnie samo następuje samoregulacja, ciągłe te głodówki teraz czerwiec zrobiłem sobie, czy w maju, następuje samoregulacja tej gospodarki lipidowo-białkowej i warto powtarzać tą głodówkę. Organizm wtedy nie ma tego efektu jojo, przyzwyczaja się, jest przyzwyczajony do kilku głodówek, nie ma to dla niego takiego stresu oksydacyjnego, że nagle głodujesz i nagle robi się ten przełom kwasiczy, czy ketony zwracają w organizmie. Także po głodówce polecam. Pijemy owcze mleko. Jeśli macie okazję gdzieś dostać, polecam takie owcze mleko. Warto za niego zapłacić. Alzheimer, czy pomaga w Alzheimerze, czy białaczka, czy choroby nerwowe, czy padaczka. Kapitalnie odbuduje. Ogromne grupy witaminy B. B5, B3, B1, B6. Potęga witamin. To jest przy gospodarce, przy pracy aminokwasami, przerabianiu akwinasów do poziomów przyswajalnych, to mleko odgrywa ogromną funkcję w organizmie. Także polecam, B5 nawet w tym mleku jest owczym. Także takie mleko nie potrzeba żadnych suplementów, owcze mleko posiada wszystko. Jest drogie, zaznaczam, ale naprawdę dobre. Co teraz pokazać? Zapraszam wszystkich. Pokażemy takie owcze mleko u Harmonia Kosmosa, u Janusza. Kto przyjedzie, pierwsi nasi gości, poczęstuje takim czymś. Już mam ręce z jagód. Pokażę teraz jagody. Pierwszy na świecie robię taki koktajl w tym połączeniu z luteiną na oczy i to mleko przy ogromnej dawce witaminy A, 470 mikrogramów, także no rewelacja. Polecam to. Te jagody będziemy mogli teraz robić. Pierwszy raz taki zmiksuję. Pokażę teraz, jak się to miksuje. No. Jagody już są w niektórych miejscach, luteina i zaraz pokażemy, jak robimy z owczym mlekiem. Jagoda, dodajemy owczego mleka, piękne, o różowym kolorze, doskonały smak. O, i już teraz blendujemy. Po zblendowaniu takiego pokażę, że to będzie jak wygląda. Będę z tego procesu robił. Chodzi o to, żeby blender 30 tysięcy obrotów miał. Zibi, myślę, że nowy już u Ciebie kupię, bo ten wykończymy go. I do tego dodaję, pokażę teraz. Pokazałem na filmie, do tego, żeby było K2, żeby się to wchłaniało. Ogromne wartości witaminy D posiada to białko. Dlatego przy osteoporozie to wapno jest bardzo fajnie wchłaniane. Jest to bardzo przyswajalne. Tu mam same żółtka i dodaję do tego taki 5 żółtek. No, 5 żółtek do tego dodaję. O, taki pokażę filmik. Zaraz jeszcze pokażę miętę wodną. Do tego mieliśmy miętę wodną. Zaraz pokażę. Robimy i malinę, robimy czereśnie, robimy truskawka. Trzech rodzajach czy czterech smakowych pokażę. I do tego łyżka. Łyżka miodu. O, i taki z takim miodem, żeby to miało fajny smak. Do tego pokazujemy. Łyżka miodu i załączamy. I znowu miksujemy to i pokażemy taki, jak wygląda. Już pokażę gotowy produkt. I pokażę potem gotowy produkt, jak wygląda z maliny, czy z truskawki, czy z czereśni, oczywiście z bezpestki. Czy tam damy jedną pestkę zmieloną, żeby była ta B17 amigdalina. Również jagody jest tak zmiksowane, przy 30 tysiącach jest rozdrobnione na molekuły, ta pesteczka, która jest tam maleństwem. Również w malinie, te pestki będą rozdrobnione, a więc ten olej, który tam występuje w malinie, B17, kapitalnie jeszcze wzmocni ten nasz produkt. Przyjadę, kto będzie chciał się poczęstować. Serów oczywiście nie mamy, ale zrobię najnowszy taki eliksir dla tych. Każdy będzie mógł zdegustować sobie u mnie na stoisku. Zapraszam na Harmonię. Będę miał Amiszkę z sobą, także będziemy częstować takimi produktami. Zaznaczam, każdy zna do tej pory tylko i wyłącznie owcze mleko z tych bundzów. Oscypków cały zakopane, a owcze mleko można w takiej postaci, żywej, niepasteryzowanej, prosto od owcy, jeśli macie okazję. Ja przywiozę to żywe, można to sobie zabezpieczyć, że nie będzie podlegało fermentacji. Czy trzymać w lodówce z miodem, z jagodami? Pokażę, jakie wartości są tego. I zaznaczam, owcze mleko naprawdę przy osteoporozie, teraz bardzo dużo dźwigam, jestem po głodówce 5-dniowej, tak odbudowuję organizm. Nie potrzebuję żadnych suplementów, żadnych dodatkowych proszków, kompletnie żadnej suplementacji nie biorę. Naturalne D3 słońce teraz jest, a więc nie potrzeba. Do tego owcze mleko, zaznaczam, jest drogie, ale warto wydać na owcze mleko, bo to odbuduje cały organizm. I polecam wszystkim na Kubę, 27 u nas w lipcu, już przy okazji filmiku powiem, 27 spotkanie na Kubie. Wszystko Kubańczycy powiedzą, jakie są koszty. Będą naprawdę bardzo niskie koszty tutaj. Tylko i wyłącznie płacicie za nocleg w budynku. Resztę, wszystkie koszty sobie zrobicie na miejscu. Kto będzie głodował 30 dni, nie płaci za nic, no bo za co, jak nie ja.
Pozdrawiam wszystkich, zaraz przejdziemy do następnego filmu, pokażę jak już jest gotowy produkt. Nalej jest zmiksowany, jeszcze zrobimy z maliny i z truskawki podobny eliksir. Będzie można na stoisku sprawdzić na Harmonii Kosmosu. Pozdrawiam ponownie, jeszcze raz chcę pokazać teraz mięta, wodna mięta, bardzo łatwo się wyrywa, o tak wychodzi z korzeniem, bardzo czystej naszej wody, bo mamy raki, a więc czystsza woda jak przy strągach. Mięta wodna do tego daje połączenie, akurat jagodę nie łączymy z miętą, bo jagoda ma swój specyficzny zapach i smak. Pokazuję tutaj o mleko owcze, ogromna zawartość witaminy D3, mówiłem o tym, niesamowita wartość wapnia, 193 mg, mało które ma mleko, tyle wapnia. Jedno z najdroższych mlek, które jest w Europie, u nas kształtuje się cena za litr 10 do 15 zł, czasami 20 trzeba dać. Wy znacie to tylko, tak jak powiedziałem, serów. Teraz pokazujemy, jak robimy, akurat pokazuję jeszcze sobie ciekawostkę, że ludzie, którzy są uczuleni na laktozę, no niestety muszą uważać na to mleko. Ja nie jestem uczulony na laktozę i nigdy nie byłem, także mogę, to jest ten tak zwany cukier mlekowy, związek organiczny, który powoduje to, że niektórzy ludzie nie mogą być w związku z tą laktozą. Mleko owcze, podkreślam, ma najwięcej laktozy, więcej od koziego, więcej od krowiego mleka. Także ta laktoza jest tutaj i teraz tak łączymy to. Kozie mleko, o, to zrobimy jeszcze już dla nas, o, mięta, pokazuję tutaj mięta, maliny, robię sobie taki właśnie, o, malinki, do tego dajemy świeżutkie, już są teraz maliny, się zaczynają i do tego to pokazuję, żółtka, kolejne żółtka, o, 3 do 5 żółtek do tego dajemy, kozie mleko i już pokazuję jak to robimy. I jeszcze możemy dać więcej kozie, owczego mleka, owcze mleko ma doskonały smak, zaznaczam, ma ogromną wartość potasu, 137, magnezu, także nie potrzeba żadnej wartości. Macie okazję świeże, i ja tak zmiksowane mleko, i do tego łyżka miodu. I do tego łyżka miodu się dodajemy sobie. Można bez miodu, kto nie chce mieć cukru wprowadzać do organizmu, można bez miodu, ja tutaj dosładzam to. Jestem po 5 dniach głodówki, zaznaczam. A więc nie tylko głodujemy, ale po głodówce odbudowujemy naprawdę organicznymi produktami, nie suplementami. No i robimy to miodem. Tak zmiksowane tą miętą. Pokazuję jak wygląda. Mięta wodna, połączenie idealnie. Organizm to jest miły. Zwracam. Ten zapach jest bardziej delikatny jak mięty pieprzowej. Mięta wodna doskonale łączy się w synergii z tym z maliną. Dokładnie poprawia smak tej maliny. I taki tutaj. Pięknie pachnie. I takie coś zrobimy. Polecam. Pierwszy na świecie taki koktajl. O, jest tutaj tam za mało, za gęste. Maliny zagęszczają. Ta pestka jest zmielona od maliny na molekuły, a więc te B17. I czyste owcze mleko i w postaci takiej pijemy koktajl. Polecam, jedyny koktajl na świecie z miętą, maliny, owcze mleko i jajka. Polecam wszystkim. Niebiański smak, ta mięta załamała ten zapach tych malin, czuć kubku tą miętę. Polecam taki sok. Jeśli chcecie zabezpieczyć, to na Harmonii Kosmosu zapraszam. Podobną wersję zrobiłem, to z maliny były. To były maliny. Teraz pokażemy zaraz truskawki. Ja zrobię truskawkami i czereśnie drilluję. Pokażę te czereśnie jakiej jakości. Przypominam teraz czas czereśni. W tym roku czereśnia droga. Zapraszamy na Harmonii Kosmosu. Będzie ocet czereśniowy. W tym roku czereśnie zapłaciliśmy 10 zł za nią. 18 kosztuje w detalu. Taka duża czereśnia w Sandomierzu od mojego przyjaciela, niepryskana. Czasami zdarza się robak, także najlepsza jest ogonkiem, jaka może być czereśnia do nabycia. Polecamy, masz okazję, takie mleko odbudowuję, jeszcze raz zaznaczam, osteoporozę. Teraz dźwigam ogromne ciężary, pracuję, po głodówce jestem, oczyściłem organizm i organizm naprawiam takim owczym mlekiem. Zaznaczam, owcze mleko, nie boimy się go, pijemy go nie dużej ilości, bo owca go tylko daje pół litra na dzień, pół litra wieczorem. Także zapraszam wszystkich na Harmonii Kosmosu, kto będzie chciał sprawdzić tych moich specyfików, będą wszystkie u nas do nabycia dla pierwszych, bo to mamy tylko parę buteleczek, weźmiemy do poczęstunku, jak smakuje owcze mleko świeże, niepasteryzowane oczywiście, odpowiednio zabezpieczymy, odrobiną cynamonu, nie ma wtedy fermentacji, pokażę jak to będzie zrobione. Zapraszam na stoisko. Pozdrawiam wszystkich i zbierajcie jagody, jagody już są gotowe, sezon jagód się zaczął. W połączeniu z jagodą inny smak zupełnie, przed chwilą degustowałem, a z maliną jeszcze inny smak tego owczego mleka. Kapitalnie, jest nie tak gorzkie jak kozie i nie jest takim mdły jak krowie.
Tylko laktozy niestety, tego cukru mlekowego ma więcej jak inne mleka. Ja nie jestem uczulony, to naprawia cały mój organizm. No nie potrzeba żadnych dodatkowych witamin, wszystkie witaminy z grupy B1, nawet witamina B2, B5, polecam wszystkim, nawet B3, takie ciepło w głowie, kapitalnie co się uskuje, końcówki, jak masz problemy z krążeniem właśnie w distalnych częściach, palcach, stóp. Owszem, mleko naprawia to i czuję się doskonale, to jest dzięki witaminie naturalnej, zaznaczam, witaminie B3. Nie potrzeba żadnych suplementów, dodajemy do tego żółtko po to, żeby się to wchłaniało, żeby osteokalcyna była, bo to jest K2 i K2 jest w żółtkach, oczywiście góra na wybiegu. Zapraszamy, jedyny na świecie w takiej postaci, z takim owczym mlekiem, taki koktajl zrób sobie w własnym domu. Masz mikser, ja mam blender 30 tysięcy obrotów, a więc pestki są dokładnie zmielone na molekuły. Polecam wszystkim owcze mleko. Będę miał na Harmonii Kosmosu. Dzięki i zapraszamy na stoisko. Pozdrawiam.